troszkę horroru, bo dwa zespoły prowadziły to spotkanie. Myśmy na początek weszli troszkę może spięci, może przysnęliśmy i daliśmy przeciwnikowi odskoczyć na taką liczbę bramek, że można było się spodziewać, że mecz będzie do jednej bramki. Chwała chłopakom, tu chciałem podziękować, że mimo wszystko się pozbieraliśmy i doprowadziliśmy do naszego prowadzenia też dość znacznego. Z drugiej strony chwała dla Mielca, który też walczył i doprowadził prawie że do remisu w końcówce. Także myślę, że mecz taki troszkę falami, nierówny, ale o tą jedną bramkę byliśmy dzisiaj lepsi i po prostu z tego się cieszymy. Dziękuję. Ten przedskupnik? W zasadzie zadecydowały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to od pewnego momentu nasza skuteczność się skończyła. Szczecina zablokował bramkę, to w zasadzie był decydujący moment. No i drugi po rewelacyjnym początku Lipki, no później graliśmy no niemal z pustą bramką. No na tym poziomie takie mecze nie da się, no bo tyle bramek, ile rzucił Kwidzyń z tyłu, no coś trzeba było jeszcze odbić. Padło zdenerwowanie. Sytuacja jest jaka jest. Przegraliśmy, jedziemy tam walczyć jeszcze. Na pewno będzie trudniej. Gratuluję przeciwnikom i do zobaczenia w środę. Dziękuję. To samo proszę za przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj Mielcowi wspaniałej atmosfery, wspaniałych kibiców, tak? Zrobili fajne show, mocno nas, że tak powiem, przywitali. Skutek był taki, że w pierwszej połowie Stal odeszła nam na 7-8 bramek. Musieliśmy się pozbierać. Myślę, że tak jak tutaj trener Skutnik powiedział, dobra gra w obronie. Bramkarza naszego, Krzysia Szczeciny, dał bardzo dobrą zmianę. Powstrzymał tutaj chłopaków z Mielca i nasza konsekwentna gra w ataku. Wiedzieliśmy, co mamy grać, byliśmy dobrze przygotowani taktycznie do tego spotkania i przede wszystkim mentalnie byliśmy przygotowani na to, że wierzyliśmy, że nastawiliśmy się na walkę i wiedzieliśmy, że w którymś momencie Mielec, że tak powiem, padnie, tak? Czujemy się fizycznie mocni, także myślę, że no wygraliśmy bitwę, tak? Pierwszą, no w środę następna. Miejmy nadzieję, że nasi kibice licznie również przyjdą na halę i pomogą nam i dotkniemy, tak powiem, kropki nad i, tak? I zwyciężymy tą rywalizację. Także dziękuję. Dziękuję. No ja tylko mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno zagraliśmy strasznie słabą tą drugą połówkę. Na pewno rozbroniliśmy Krzysia Szczecinę. No, dobrze bronił chłopak. Praktycznie wykończyły nas tylko te 100% sytuacje, które nie rzuciliśmy. Tyle mogę powiedzieć. W tym pamiętnym meczu z Piotrkowem nie było żadnej kalkulacji z naszej strony, że chcemy grać z Mielcem czy z Puławami. Ja osobiście wolałem grać z Puławami, ponieważ Puławy to jest taki bardziej ułożony zespół. Mielca się bałem, ponieważ jest to zespół nieobliczalny, oni potrafią zagrać z najlepszymi dobre zawody, więc tutaj też było niebezpieczeństwo. Także jeszcze raz dementuję wszystkie plotki. Żadnej kalkulacji z nami nie było, po prostu chcieliśmy wynik dowieść. Nie mieliśmy szczęścia i się skończyło remisem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.